Dobra, jesteśmy już w zapisie. Super. Ładnie wyglądam? Nie upudrowałam cię za bardzo. Kurczę. Nie musisz. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Dobra. Proszę Państwa, dzisiaj Państwa i moim specjalnym gościem jest Karolina Pilarczyk. Witam. Cześć, cześć. Witam serdecznie. I piesek, przepraszam, jak się nazywa? Korba. Korba. Oby na mnie wyszła bokiem. Nie wiem. Może nie to wyjdzie. Koło napędowe świata? Nie wyjdzie. To absolutnie. Ona to jest, wiesz, koło napędowe świata. To jest w ogóle taka miłość, taka energia, że wszystko będzie zajebiście. Wiesz co, ja mówiłem o korbie ogólnie. O korbie, no ale ja też mówiłam o korbie. Ale ja też mówiłam o korbie. Tylko spersonifikowanej. Absolutnie tak. Wiesz co, a dlaczego masz ten... wilki na... Czekaj, kolektor, tak, kolektor tak, doletowy. Tak, a na samochodzie już jest oczywiście korba. Wiesz co, te wilki to są już od, o Boże, chyba z 7 lat i to był w ogóle pierwszy element psa na samochodzie. Okay. A ponieważ ja mam moją drugą miłością, albo moją pierwszą miłością, to są psy i w ogóle zwierzęta, więc zawsze chciałam mieć właśnie elementy zwierząt. No i gdzieś naturalnie, jak rozmawialiśmy o elementach zwierząt, to koledzy stwierdzili, że to będzie fajny taki pomysł, zrobi nam wilki, bo jeszcze też wilki to energia, to jednak taka, wiesz, siła, wiadomo. Więc zrobili wilki, natomiast my, ponieważ moją taką dużą słabością są przede wszystkim wszystkie TTB, teriery typu ból, wszystkie amstaffy, bulteriery, bulldogi, no wszystko co jest bólowate, to jest po prostu mi bardzo bliskie i kocham wszystkie zwierzęta, ale one to rozczulają mnie najbardziej. Więc oczywiście stwierdziliśmy, że chcemy jednak mieć jakiegoś bóla na samochodzie. I na początku mieliśmy bóla, który był po prostu grafiką przygotowaną przez naszego kolegę. No a teraz jest korbunia nasza na samochodzie. A szarpeje lubisz? Wiesz co, ja wszystkie lubię psy. Okay. Tylko, że szarpeje mają bardzo duże problemy ze zdrowiem. I kurczę, to mnie właśnie, boli. A co kogo spotkam, jak ma szarpeja, to mi mówi, że jego nie ma. Że jego nie ma problem ze zdrowiem. Tak. A no to bardzo szczęśliwy w takim razie. No chyba tak trafiam po prostu, ale ileś razy trafiałem na tego, na właściciela takiego psa, i bo mi się strasznie podobają szarpeje. Ale mi się one podobają z tego, że jak byłem dzieciakiem albo młodzieńcem, to chodziłem na siłownię i była taka siłownia Buldi w Szczecinie. Chyba może dalej jest, nie wiem. I był jeden gościu, który mógł przychodzić psem, nikt tam nie mógł przychodzić z psem, i on przychodził z tym szarpejem. I ten szarpej, słuchaj, po prostu był tak grzecznym psem, że jak on zaczynał robić jakiś element mięśni, to ten szarpej po prostu kładł się i leżał tam do momentu, aż on go nie skończy i nie pójdzie pod inne miejsce. I on przechodził, kładł się przy innej maszynie i leżał. I nic po prostu. To mówię, słuchaj, kurde, co to za pies? Po tym przejeździe w takim razie mam nadzieję, że zakochasz się w bólowatych. Ona jest dokładnie taka sama. Ona robi nam takie numery, że jest to bardzo energetyczne piesek, nawet bym powiedziała z ADHD, lubi się bawić, non-stop jest w ruchu, a wychodzę na scenę i ona mi się kładzie na nogach i idzie spać. Wczoraj robiłam paznokcie i ona przez całą sesję, 2 godziny, kiedy robiono mi paznokcie, ona spała na moich kolanach. Więc ona jest po prostu perfekcyjna. Wtedy, kiedy trzeba, to ona idzie spać, wycisza się i czeka, aż ja skończę, a następnie zaczynamy zabawę. Słuchaj, to chyba ona nie ma ADHD, bo ci, którzy mają ADHD, nie kontrolują swoich emocji dobrze. To prawda, ona kontroluje się świetnie. No właśnie. Wiesz co, tu mi od razu 2 pytania się połączyły. Jedno to chciałem się zapytać, czy czasami driftujesz z tym psem? Nie, nie. Wiesz co, tak jak ona jest z nami na wszystkich zawodach i na tym nam zresztą bardzo zależało, żeby właśnie była mieć maskotką, takiego pieska, który będzie z nami cały czas, dokładnie. Ale jednak uważam, że to są takie przeciążenia, że nie chcę jej robić większego dyskomfortu. Stąd przejazdy samochodem driftingowym, tak, ale bez driftu. Okay. Sama wchodzi. Do niczego nigdy jej nie zmuszaliśmy. Od początku zresztą była tak wychowywana, że jakby, wiesz, patrzyliśmy na jej zachowanie, żeby nie sprawiać jakiegokolwiek dyskomfortu. Jeżeli ona by się poczuła źle w hałasie, w danej temperaturze i tak dalej, od razu byśmy się wycofali. Natomiast ona sama wchodziła do samochodu driftingowego, więc jak chciała, to wchodziła i sobie siedziała i jeździła. Masz co chcesz. Ale dokładnie. Ale nie, jednak nie chciałam driftować, bo tam są jednak przeciążenia, które mogą wywołać u niej niezbyt przyjemne odczucia.
A hałas jej nie przeszkadza? Hałas jej nie przeszkadza i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja nawet kupiłam jej specjalne słuchawki dla psów, żeby wyciszyć ten hałas. O. Natomiast... Zdjęła je. Tak, znaczy ona nie przepada za nimi, absolutnie. Zwłaszcza, że ją za bardzo chyba wyciszają, dlatego ona nie lubi, lubi jednak kontrolować otoczenie. Ale to, co jest fajne, to rzeczywiście jeździ z nami na zawody driftingowe, na targi, na różne pokazy. I wiesz, to jest po prostu piękne. Ja nawet wielokrotnie robiłam filmy, kiedy ona na zewnątrz był hałas, był koncert, była muzyka, były samochody, wydechy działające głośne i tak dalej, ja też szła spać. Wiesz, bez słuchawek. Bez słuchawek, włącznie z tym, że nawet w którymś momencie zastanawiałam się, czy ona nie ma problem ze słuchem, no bo jest kundelkiem, do tego jej tatusiem jest buldożek francuski, a jak wiadomo też buldożki francuskie są obarczone wieloma chorobami. Do tego jest też biała, więc białe psy też często są albo głuche, albo mają alergię, więc też są obarczone różnymi problemami, stąd sprawdzaliśmy, czy ona słyszy. Jak najbardziej jest zdrowiesieńka, słyszy świetnie i jej to po prostu nie przeszkadza. Okej. Okay. Wiesz co, to musiałabyś pogadać z moim kolegą Łukaszem Skryplonkiem, który robił też wywiady, tylko robił je w perspektywie rozmowy z właścicielami psów. Okej. Okay. I on jest behawiorystą, zajmuje się psami. Super. Więc zawsze miał fajne rzeczy do opowiedzenia tak. swoim rozmówcom a propos ich zwierzaków. Ile takich imprez wy objeżdżacie w roku? Pytanie, jakich imprez, bo... No, to jest samochodowych, więc samochodowych. Myślę, że jest tego dużo i pewnie one na różne sposoby się dzielą. Tak. No, ale tak. Zakładam, że jest dosyć sporo tak. pewnie takich wydarzeń. Jest bardzo dużo wydarzeń. Rzeczywiście to, co mnie bardzo cieszy, to jest wielu fanów motoryzacji, to takiej prawdziwej motoryzacji, czyli to ma buczeć, ryczeć, ma mieć duży silnik, dużo mocy itd., itd. Więc rzeczywiście my bierzemy często udział w różnych zawodach driftingowych, offroadowych, no i pokazach, czy takich, wiesz, typowych car showach, czy gdzie, gdzie przyjeżdżają samochody, żeby się pokazać i nawet czasami nie ma tam miejsca, żeby pojeździć, ale przede wszystkim się, trzeba się pokazać. I słuchaj, no ten weekend, który był ostatnio, to był nasz pierwszy weekend w tym roku, kiedy był, który był wolny. Fucking shit. To co wy macie? 50 imprez w roku? Weekendów no, to tak jest mniej więcej... ile tygodni? 50 parę chyba w... To oczywiście, my mamy jeszcze sezonowość, nie? Czyli powiedzmy w tym okresie takim od listopada do no tak, marca mniej. Jest mniej, tak. To są bardziej takie statyczne, gdzieś stacjonarne targi pod dachem i tego jest rzeczywiście stosunkowo mało. Natomiast jeżeli mówimy o sezonie, czyli od kwietnia do października włącznie, to prawie co tydzień masz jakąś fajną imprezę w Polsce. Kurczę, ale się to rozrosło. A widzisz taki ich mocny przyrost w przeciągu ostatniej, nie wiem, dekady czy dwóch? Tak, widzę. Widzę, dużo się porobiło fajnych organizacji, które robią imprezy driftingowe i to imprezy driftingowe, nie zawody, tylko imprezy driftingowe, gdzie są często też zamykane miasta, ulice. O. Mamy żeby przepiękną, sobie podriftować. Żeby sobie podriftować. Na przykład, słuchaj, przepięknie będzie we wrześniu jest impreza Izdebki Drift Show, gdzie na ulicy 1,5 kilometra pod górę, normalna publiczna ulica, oczywiście w tym momencie zamknięta na czas weekendu, i my driftujemy na takiej ulicy. I no, to jest spektakularne przejazdy i to są tylko i wyłącznie przejazdy. To znaczy, wiesz, to nie ma czegoś takiego jak jakieś zawody, jakiś przymus, jakiś, nie wiem, harmonogram konkretny, tylko po prostu chcesz pojechać, wyjeżdżasz, nie chcesz pojechać, jesteś z ludźmi, bawisz się z ludźmi, dużo się tam dzieje i takich imprez i takich wydarzeń w Polsce jest naprawdę całkiem sporo. Ale co to znaczy nie chcesz pojechać? To wpadasz czasami na taką imprezę i mówisz, dzisiaj nie czuję nastroju. Nie, ja zawsze czuję nastrój. Ja zawsze czuję nastrój. Nie, nie, nie. Bardziej chodzi o to, że wiesz, w przypadku zawodów, czy w przypadku jakiegoś takiego
takiego wydarzenia, które jest bardziej zorganizowane pod kątem jakiegoś harmonogramu, no to masz informację, że nie wiem, dzielimy wszystkich drifterów na dwie grupy, jedna grupa wyjeżdża o godzinie 10, jeździ do 12, a kolejna od 12 do 13 i jesteś mocno jakby tutaj ograniczony czasem, tak? Czyli wiesz, że o godzinie 12 musisz być gotowy, a jak się nie wyrobisz, to potem musisz czekać na kolejną sesję treningową, która jest za 2 godziny na przykład, albo za 3 godziny. A tutaj to jest taki luz, nie? Na zasadzie jesteś z ludźmi, sobie rozmawiasz z nimi, jest super fajnie, chcą oni od ciebie jakiś rad, albo w ogóle chcą być z tobą, jesteś z nimi. Trochę się rozluzowuje, to stwierdzasz, okej, to pojeździmy trochę i pobawmy się trochę na tym torze, tak? I wyjeżdżasz sobie w tym momencie, samochód jest gotowy, dostarczają ci auto mechanicy i jedziesz, tak? Więc rzeczywiście jest taki fajny luz, bo to jest takie typowo, można powiedzieć, keep drifting fun, czyli takie, takie motto z driftingu, kiedy ty się po prostu tym cieszysz, dajesz radość ludziom, ty masz dużo z tego radości, nie myślisz o tym, że jesteś właśnie oceniany, że ta linia musi być perfekcyjna, że nie wiem, właśnie samochód ci się popsuł, a ty musisz być o godzinie 12 za 10 minut na przykład na starcie i tak dalej, i tak dalej. To jest tak typowo relaksacyjnie, for fun, dla zabawy, dla przyjemności swojej publiczności. A wiesz co, chciałem się właśnie takie coś zapytać. Ile jest w driftingu wyniku samego, że nie wiem, tam trzeba zaliczyć zony i te, nie wiem, otrzeć się o coś, czy też czas pewien zrobić, a ile jest stylu? Wiesz co, dzisiaj to jest tak, że oczywiście dosyć dużo pozostaje takiego subiektywizmu w ocenie, czyli tego stylu, który jest dosyć subiektywny, ale jednak on jest, drifting, no już tyle lat jest w Polsce, że mocno się nauczyliśmy go oceniać, są bardzo określone zasady, jak musisz przejechać. W driftingu nie liczy się czas, tak? Tam nie ma w ogóle czasu. Nie ma w ogóle czasu. Widzisz, to ja tego nie wiedziałem. Nie ma w ogóle czasu, nie ważne jest, kto jest pierwszy na mecie. Od razu wiadomo, kto będzie pierwszy na mecie, a raczej kto powinien być. Natomiast przede wszystkim w driftingu liczy się precyzja. I to jest to, co ja cały czas tak tłukę i dyskutuję na przykład z ludźmi, którzy się ślizgają po ulicy w nocy i mówią, że driftują, albo palą bączki i kapcia, mówiąc kolokwialnie, i mówią, że oni driftują. Ja mówię mu, no nie driftujesz, ale idziesz power slide'em. No, czasami tak. Znaczy wiesz, ja uważam, że po prostu ulica nie jest do tego, tak? No dobra, ale to nie musi być ulica, bo wiesz co, ja na przykład znam takie miejsca, chociażby jestem w Szczecinie, oryginalnie, teraz mieszkam w Warszawie i pod Szczecinem na przykład tacy amatorzy driftingu, czyli no amatorzy, to co pod tym słowem się znajduje, jeździli sobie na opuszczonym lotnisku po rosyjskich żołnierzach, czy okupantach, nazwijmy ich po imieniu. No i tyle. Super. To było dobre miejsce. Super. I fajnie, jak kiedyś myśmy nawet teledysk kręcili, przyjechały chłopaki i mieli samochody, no podejrzewam, że dużo tańsze niż twoje. Natomiast to było bardzo fajne. No. Słuchaj, przede wszystkim cena nie jest ważna. Liczy się przede wszystkim fan. Ja szanuję wszystkich tych, którzy chcą w sposób legalny i fajny podriftować. I absolutnie się zgadzam z tobą, że takie miejsca jak lotniski, jak na przykład my jeździmy na giełdzie truskawek. Tak, w zimie mamy udostępniony plac, na którym, który jest giełdą truskawek i wiadomo, że w zimie to raczej tych truskawek tam nie będą sprzedawać. Co najwyżej sprzedają drzewka na choinkę. A w lato wam wysypują truskawki pod koła? W lato wysypują truskawki. W lato się przenosimy raczej na tory. Natomiast rzeczywiście tam jest fajne miejsce, gdzie my bierzemy tak zwane gruzy, czyli samochody, które są starymi BMW-kami najczęściej. Samochody, które są przeznaczone do obijania, nawet
bez zepsucia, ale takiego naprawdę fajnego dojeżdżania i fajnego trenowania. I to jest świetne miejsce i absolutnie wielkie chapeau dla wszystkich ludzi, którzy szukają takich miejsc, organizują takie miejsca, udostępniają innym. Tutaj wielki ukłon w ogóle do władz, które też wpadają na takie pomysły i udostępniają place. No tamto to chyba była inicjatywa prywatna bardziej niż władz, jeśli o tym dokładnie tak miejscu mówię. No ale po prostu nikomu to nie przeszkadzało, więc... Super. I to też jest super. Więc... I to też jest super. To też jest super. Wiesz, myśmy na przykład mieli, słuchaj, taką sytuację kiedyś, że w Warszawie na Ursusie były tereny fabryk, które wyburzali dla... Tam deweloper kupił ten teren i oczywiście stawiał bloki. Natomiast ponieważ to był przeogromny plac i on zanim doszło do budowy jakiegokolwiek bloku w tamtym miejscu, no to stwierdzili, że udostępnią nam ten plac, żebyśmy mogli jeździć. Więc teraz czuj, w Warszawie masz przepiękny, fajny, duży plac do tego, żeby móc sobie podriftować. My oczywiście chcieliśmy to robić z pełnym poszanowaniem ludzi i tych, którzy gdzieś tam w okolicy są i niekoniecznie by chcieli słyszeć pisk opon, w związku z czym... Dlatego tylko po 22. Dlatego tylko, tak, tak. Nie, robiliśmy to oczywiście w ciągu dnia, robiliśmy to, wylewaliśmy wodę, były zasady, że nie wolno przerabiać tłumików, czy wyrzucać tłumików, samochody miały być wyciszone i tam fantastycznie nam się jeździło, włącznie z tym, że przyjeżdżały różne telewizje, robiły z tego materiał, przyjeżdżała nawet policja i mówiła, że taki plac to powinna mieć każda dzielnica w dużym mieście i to było coś fenomenalnego, niestety jakiś emerytowany policjant stwierdził, że mu się to nie podoba. Naprawdę? I 3 razy zakładał sprawę, za 3 razem niestety nam zamknął ten plac, więc to było niefajne i to jeszcze policja. Minusik dla policji. Tak, to był duży minusik. Chcieliście pracować nad dobrym PR-em. Tak, chcieli... Ja czasami parę razy powiedziałem, że nie jesteście wcale tacy źli, zaraz będę musiał to odwołać. No, wiesz, to jest zawsze się przyłączyć do wszystkich raperów, którzy was cisną. No nie, słuchajcie, no wiesz, reguła Pareta, nie? Zawsze się znajdzie jakaś czarna owca i tutaj się ewidentnie nie znalazła, zwłaszcza, że tak jak mówię, przyjeżdżała do nas policja, która wręcz popierała to miejsce i mówiła, że powinien być taki plac w każdej dzielnicy. I próbowali driftować swoimi sukami? No nie. Zostawiali to nam. Stwierdzili, że nam dobrze to wychodzi i fajnie, że w takim miejscu, w zamkniętym, na zamkniętym terenie, nie na ulicy, kontrolowanie z daleka od ludzi, od jakichś osób, które mogłyby nie chcieć w tym uczestniczyć, więc absolutnie to było wszystko super. No ale tak jak mówię, no zawsze się znajdzie jakaś czarna owca, która utrudni innym życie i mam nadzieję, że jednak takich osób będzie coraz mniej, że też społeczeństwo będzie o to walczyć, żeby takie osoby zrozumiały, że to nie jest wcale dobry pomysł i sposób na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na drodze, tak? Bo ja uważam, że akurat właśnie udostępnianie takich placów by fajnie poprawiło bezpieczeństwo na drodze i nie dlatego, że ludzie by się uczyli driftować, tylko czy tam ślizgać i byliby bardziej ekstremalni, znaczy potrafiliby się zachować w ekstremalnych warunkach, tylko dlatego, że właśnie by mieli miejsca, gdzie mogliby to robić. I tutaj absolutnie podpisujemy się i apelujemy do władz. Słuchaj, może to jest trochę nawet takie coś, jak nie wiem, wyszumienie się czasami dla tych, wiesz, ludzi, co na przykład lubią się bić, no nie? No. To tacy, którzy już chodzą na treningi, to oni już często nie są agresorami, tak, po jakimś czasie, może na początku, ale potem już właśnie zdają sobie sprawę, że mamy takie pewne zdolności, jeśli chodzi o walkę, które niekoniecznie należy pokazywać już na ulicy. Tak, tak. Wiesz co, tam jest kilka tak naprawdę takich czynników, bo wiesz, ja to też staram się pokazać młodym ludziom, że no jeżeli kierowcy zawodowi, tak, rajdowi, wyścigowi, drifterzy mają wypadki, a jeżdżą i spędzają na tym torze tysiące motogodzin, to dlaczego oni uważają, że oni na tej drodze nie będą mieli wypadku, tak? I nie będą mieli jakiegoś, nie dojdzie do jakiejś ekstremalnej sytuacji? No jest jedno powiedzenie, można powiedzieć, odbić tutaj piłkę, no dlatego, że nie jeździmy ekstremalnie, a wy jeździcie ekstremalnie. No niektórzy jeżdżą ekstremalnie. Oczywiście, i to niestety potem
słyszymy o takich przypadkach, niestety, kiedy słyszymy o takich przypadkach w telewizji, to dlatego, że skończyły się tragedią, tak? I ja bym chciała, żeby tych tragedii było coraz mniej, a faktycznie, jeżeli pójdziesz sobie na taki tor i pojeździsz ekstremalnie, i naprawdę pojeździsz ekstremalnie, to nabierasz też szacunku do tej prędkości, do nawierzchni. Tam oczywiście, wiesz, możesz się rozkręcić i fantazja może cię ponosić, bo tam jesteś w kontrolowanym środowisku, powiedzmy jako tako, tak? Bo do tych wypadków, jak wspomniałam, dochodzi, no ale najczęściej to jest tylko i wyłącznie strata w samochodach, nie w ludziach. I oby tak zostało, tak? A jednak wiesz, że wydaje ci się, że masz świetne umiejętności, masz świetnie przygotowany samochód, a nagle coś się poddaje, nie wiem, zwrotnica ci pęka, koło się składa, a ty lądujesz na barierce, w ścianie, w rowie, gdziekolwiek, nie? A wiesz co, taka rzecz mnie interesuje, jestem ciekaw, czy tak masz, czy idąc coraz głębiej w las, czyli poznając tajniki swojego zawodu, zaczynasz nabierać poczucia, że coraz mniej wiesz, albo że coraz więcej byś chciała i że to cały czas nie to? Wiesz, o co mi chodzi? Tak, tak, ale tak jest. Tak jest, tak? Tak jest. Ja jak zaczynałam swoją przygodę z driftingiem i w ogóle z motosportem, to pozjadałam wszystkie rozumy, tak? Byłam najlepszym kierowcą, widziałam wszystko na temat samochodu. Im bardziej się w to zagłębiałam, tym nabierałam więcej pokory i tym cały czas, przecież ja, słuchaj, ja jeżdżę od 20 lat, a cały czas patrzę na to, ile jeszcze nie umiem, ile muszę się jeszcze nauczyć, ile jeszcze nie wiem. Fakt, że technologia się rozwija, technika się rozwija, mówię o technice jazdy, drifting się rozwija w niesamowity sposób. To jest coś po prostu niesamowitego, że jeszcze 10 lat temu myśmy zaspawali dyferencjały, utwardzali zawieszenia gdzieś tam w jakichś garażach, a tymczasem dzisiaj to masz, wiesz, gotowe setupy, które kosztują po 10 000 albo 100 000, ale to są maszyny do driftu. I tak samo prędkości, umiejętności kierowcy, precyzja, no to jest coś po prostu fenomenalnego i coś, co sprawia, że oczywiście cały czas patrzysz i myślisz, o Boże, ile ja jeszcze muszę spędzić czasu w tym samochodzie, żeby się tego wszystkiego nauczyć. A czy jest taki wiek, czas, kiedy już dla driftera to jest jakiś stop? Wiesz co, myślę, że to raczej są kwestie indywidualne. To świetnie widać po Japończykach, którzy mając 60 parę lat cały czas driftują. Oni dalej, Japończycy, są wiodącym plemieniem w tym wszystkim. Wiesz co, nie powiedziałabym, że takim wiodącym. No wiem, że Finn chyba teraz jest mistrzem, czy ja się mylę? Wiesz, Irlandczycy są w topie. James Dean, Connor. My jako Polacy jesteśmy fenomenalni. W Stanach Zjednoczonych, Asbo, Gittin Junior, Denofa, to są wszystko zawodnicy, którzy są fenomenalni. I oczywiście drifting pochodzi z Japonii, natomiast ten drifting niesamowicie się rozwinął od tego czasu. W Japonii oni mają taki styl, wiesz, tam nie mają po 1000 koni często w tych samochodach, tylko mają dużo mniej. Bardziej to jest taki styl ninja, można by było powiedzieć, czyli wiesz, szybkie jakieś przekładki, jakieś ataki. Natomiast my lubimy robić dużo dymu, robimy, wiesz, też są to szybkie jazdy, ale lubimy iść przy ścianie, lubimy, jak to, wiesz, jest takie, z takim rozmachem. I rzeczywiście, jak później przyjeżdżają Japończycy tutaj do Europy czy do Stanów Zjednoczonych, to wcale nie wygrywają tych zawodów. Okay. Więc myślę, że po przejęciu gdzieś przez Europę, przez Stany Zjednoczone, najpierw przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, w Australii też, w Nowej Zelandii, to są też mocne zawody i drifting się niesamowicie rozwija, więc tam to zostało już podkręcone, dopracowane i rozdmuchane i zrobione z tego wielkie show. A drifting tak jako legalny sport, to się uważa, że on ma 20 lat? Wiesz co, legalny sport. Generalnie w drifting pierwsze zawody w Polsce były w 2005 roku. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o zrobienie...
prawie, że 20 lat. 20 lat, dokładnie tak. Natomiast mówimy o Polsce, a w... Na świecie? Na świecie, czyli właśnie w tej Japonii, drifting został przeniesiony z ulicy na tory gdzieś w latach 60. No to więc już troszkę ma. To troszeczkę ma, troszeczkę ma. Tak, zupełnie. Troszeczkę ma, no ale w porównaniu jednak do innych dyscyplin motosportowych, no to jest to świeżutka dyscyplina, no ale rozwija się w sposób niesamowity ze względu na swoją widowiskowość, ze względu na to, że jeszcze nie jest taki dotknięty polityką, wiesz, tymi regulacjami. Oczywiście my mamy na przykład nasze driftingowe Mistrzostwa Polski, są patronatem PZMOT-u, więc mamy regulacje i wymogi FIA, natomiast jeszcze cały czas dużo w to są zaangażowani zawodnicy, a nie polityka, pieniądze i tego typu rzeczy, tak? No bo jeżeli spojrzymy na Formułę 1, no to tam jest bardzo dużo polityki i bardzo dużo pieniędzy i tam to jest... No tu chyba pieniędzy jednak też trochę potrzeba, to nie cholera jasna granie w piłkę przed domem. Absolutnie się zgadzam. Oczywiście, że tak, że drifting, szczególnie jak mówimy o takim profesjonalnym poziomie, no to są już takie horrendalne pieniądze, tak? Natomiast mówimy o... o jednak relatywnie tanim motosporcie. Ja pamiętam, jak kiedyś płakałam, że mi się rozwalił dyferencjał i że muszę zapłacić za niego 20 tysięcy złotych, a rozmawiałam z kolegą Tomkiem Kucharem, który jest kierowcą rallycrossu. Tak, to mój kolega. Pozdrawiamy również. Tomeczku. I też jeździł w rajdach samochodowych. No i on tak patrzy na mnie i mówi, ale jak, 20 tysięcy dyferencjał, 20 tysięcy euro, tak? A nie złotych. Ja mówię, nie, no złotych, ale to dalej jest 20 tysięcy złotych. A on mówi, ty, ale u mnie to tylko płytki kosztują, jeżeli chodzi o mój samochód, więc naprawdę to jest... Karton cygar kosztuje u mnie 20 koła. No widzisz. Ale to myślę, że jednak fajnie wydać na dyferencjał niż na karton cygar, jak miałbyś teraz. Natomiast... Ja tak sobie wymyśliłem. No, ale wiesz, ale nie, generalnie tutaj wiesz, 20 tysięcy to jest jedna z tańszych rzeczy, tak? No bo jeżeli dotkniemy się silnika, no to silnik kosztuje około 150 tysięcy. Skrzynia biegów 50 tysięcy. No na opony byśmy musieli wydawać 400 tysięcy na rok. Tak? Spokojnie, bo to jest 400 opon, 500 opon rocznie, które zużywamy i taka opona kosztuje około 1000-1200 zł. Sklepopon.pl, wracam do Was, mieliśmy współpracę fajną, dawajcie w tym roku. O, żebyś mógł podriftować. Słuchaj, a żebym w ogóle coś zadriftował, to myślisz, że... ile by mi to zajęło? To znaczy, no wiesz, no nie znasz mnie, ja siebie nie znam w tym temacie, ale to można tak, nie wiem, kurczę, już coś na samym początku się nauczyć, czy to jest w ogóle pierwszy dobry drift, to się robi, nie wiem, po pół roku, czy cholera wie. Słuchaj, to generalnie zależy od predyspozycji, bo to jest tak, że na przykład jeżeli chodzi o wyścigi, albo jeżeli chodzi o rajdy, to ja jestem w stanie dużo Ci powiedzieć, tak? Wytłumaczyć linię, powiedzieć, kiedy dobrze by było hamować się, jak wjechać, żeby było najbardziej to efektywne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku driftingu, to muszę Ci powiedzieć, poczuj to. Ty musisz to po prostu poczuć. Oczywiście ja Ci powiem, co zrobić, czyli takim podstawowym, podstawowym ćwiczeniem i zadaniem, to jest tak zwana beczka. Kiedy ty musisz zacząć ślizgać się wokół beczki i utrzymać ten poślizg, tak? Czy na przykład rondo, tak? I kiedy wokół ronda jeździsz i utrzymać ten poślizg. Więc jeżeli zaczniesz to czuć, to wtedy później przechodzimy do ósemek, kiedy już jest to przejście z jednego poślizgu, z jednego zakrętu w drugi zakręt. Bardzo często kiedyś się mówiło, że właśnie to jest ten drift. Nie ślizganie się samo, tylko właśnie kiedy ty przechodzisz z jednego zakrętu w drugi. Okay. Czyli ten taki lot troszeczkę, wiesz? I teraz pytanie, jakim kierowcą jesteś? Jakie masz doświadczenie w ogóle z poślizgami? Żadne. Trzeba by było zobaczyć. Naprawdę bardzo trudno powiedzieć, ponieważ są ludzie, wiesz, na przykład młodzi ludzie często uczą się driftować na symulatorach. Im to dobrze wychodzi. I jak to się potem przenosi na prawdziwy tor? Czy przenosi się. Znaczy nie przenosi się tak, że on, wiesz, nie wiem, świetnie jeździ po torze, na symulatorze, a potem przyjdzie i wygra zawody. Tak nie,
ale rzeczywiście bardzo szybko łapie, bardzo szybko się uczy, bardzo szybko rozwija się i naprawdę mamy przykłady dobrych zawodników, którzy uczyli się driftować na symulatorach, potem byli niezłymi zawodnikami. Dzisiaj dużo zawodników, którzy są topowymi zawodnikami, driftuje i trenuje na symulatorach. Tak jest też taniej przede wszystkim. No, no to na pewno. A wiesz co, bo ja na przykład miałem taki okres w życiu, że bardzo lubiłem się ścigać na, nie wiem, na Xboxie czy PlayStacji. Aha. I jak ty oceniasz te już może nietypowe symulatory, ale właśnie te gry, ale niektóre są takie naprawdę zaawansowane, bo ja miałem poczucie, że parę samochodów poznałem dzięki tym grom. Wiesz co, być może, co prawda, wiesz, ja jestem taką, ja jestem osobą starej daty, czyli ja jednak za moich czasów, kiedy ja się uczyłam jeździć, nie było symulatorów, w związku z czym ja jeżdżę plecami czy tyłkiem. Więc ja muszę samochód czuć. Ja muszę samochód czuć w fotelu. No ale czyli... ty wiesz, jakie to znaczy. Dobra, okej, okay, bo no, to jest wiesz, następny chodzi, prostu... etap. No bo teraz są już takie symulatory, że ludzie w samochodzie prawie siedzą w domu. No. Tak, ale dalej ta pneumatyka, którą tam mają, nie jest to nie dla to. Mnie, tak, okay. Nie jest dla mnie taka, żeby móc to dobrze przenieść później na tor. Ja jednak jak ja nie mam tego, wiesz, gie, nie mam tego przeciążenia, nawet jeżeli to jest sztucznie wymuszone, to dla mnie to jest sztucznie, to mi się zaczyna, wiesz, robić niedobrze. Szczególnie na przykład też wirtualna rzeczywistość. Też próbowałam driftować na wirtualnej rzeczywistości, to była jeszcze dla mnie tragedia. No tak, to wtedy się błędnik trochę szaleje. Strasznie, błędnik szaleje. Tutaj tak samo starałam się jeździć i to na takim naprawdę symulatorze i pneumatyce za bardzo ciężkie pieniądze. No nie, no ja muszę, wiesz, jednak dla mnie to trochę są inne odczucia tej prędkości, wychylenia, zachowania samochodu w momencie, kiedy jadę na torze prawdziwym autem, a kiedy przesiadam się na symulator. Natomiast, tak jak mówię, to jestem ja. Ja mam 44 lata, więc ja generalnie, wiesz, trochę mam za sobą lat jazdy jednak samochodem normalnym, zwykłym, a jednak jak widzę, kiedy młodzi ludzie siedzą w tych symulatorach, siedzą na tych grach, a potem przesiadają się do samochodów, naprawdę dużo im to daje. No, jak ja jeździłem tymi grami, to na przykład dowiedziałem się jednej rzeczy, że bardzo mi się fajnie jeździ z samochodami marki Porsche. Okej. I potem jak miałem okazję pojeździć różnymi autami, no to muszę powiedzieć, że faktycznie jeśli chodzi o warunki sterowności, przyczepności, to te Porsche są naprawdę bardzo fajnymi autami i bardzo je polubiłem, jeśli chodzi o takie ich no, możliwości ścigania się. No ja się nimi nie ścigałem, bo jeździłem po normalnych trasach, no ale zawsze człowiek sobie sprawdził, jak to wchodzi w zakręty i jak ten samochód się zachowuje. I faktycznie te Porsche spełniły te oczekiwania, które miałem po tych grach. Fajnie. To wiesz, ja nie mam aż takiego dużego punktu odniesienia, czyli ciężko mi powiedzieć, że nie wiem, jeździłam na przykład właśnie Porsche w symulatorze, a potem wzięłam to Porsche i przejechałam się po torze. Nie mam takiego punktu odniesienia, dlatego ciężko mi się wypowiadać na ten temat. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić, że naprawdę dzisiejsza technologia, dane, które są zbierane, telemetria, modyfikacje, naprawdę to rozwój informatyki już poszedł w taką stronę, że rzeczywiście to może być fajnie odczuwalne. Ile można spalić kalorii przy takim przy takiej zabawie? Nie wiem, ile można. Godzinę, pół godziny? No, wiesz co, sam drift jest w ogóle bardzo krótki, ponieważ my spędzamy na torze może 30-40 sekund, kiedy mamy przejazd i to okrążenie. Natomiast wiesz, jesteś w puszce, w kombinezonie, w balaklawie, w golfie, w rajtuzach, w kalesonach. Wszystko po to, żebyś był zabezpieczony, jakby cokolwiek się stało, żeby twoja skóra się nie spaliła. Wsiadasz do samochodu w tym kasku i taki, wiesz, ubrany po zęby, a na zewnątrz masz 30 parę stopni, tak? Więc w środku robi się sauna.
I w tym momencie rzeczywiście ja czasami po takim weekendzie, wakacje, jakieś zimy, jak mamy zawody, to potrafię spalić bardzo dużo kalorii, bo pomimo, że tak jak mówię, na sam przejazd poświęcamy może 30 sekund, ale potem ustawiamy się do kolejki i taka sesja treningowa może trwać 2-3 godziny, tak? Więc oczywiście wiesz, my mamy 2-3 przejazdy i wracam, muszę wrócić do parku maszyny, żeby zmienić opony. Więc to jest też taki moment czasami, kiedy ja mogę sobie wyjść trochę odetchnąć. No ale często też ubieranie się z powrotem i zapinanie w ten kask i tak dalej, to tyle wymaga wysiłku, że czasami wolę się pogotować trochę w tym kasku, niż wychodzić i ściągać to wszystko z siebie. Zwłaszcza, że są też fajne takie technologie, na przykład CoolShield System, gdzie ja mam golf, przez który przechodzą takie wężyki i te wężyki są podpięte do boksa, gdzie jest woda z lodem. Wow. I teraz wyobraź sobie, to działa jak chłodnica, gdzie zasysane jest to zimna woda, przechodzi ona przez moją klatkę piersiową, przechodzi przez moje plecy, wpada z powrotem do boksa i jest cyrkulacja wody w ten sposób. Więc ona mnie chłodzi. Chłodzi mi to, co jest najważniejsze, czyli serce, chłodzi mi klatkę piersiową, plecy i dzięki temu ja mogę utrzymać jakąś trzeźwość i po prostu nie zemdleć w tym samochodzie, a takie rzeczy też się zdarzają. Tak? Tak. Ale a tobie się zdarzyło coś takiego? Nie, ja wiesz co, na szczęście się śmieję, że to jest moją przewagą, że jestem kobietą, a kobietom najczęściej jest permanentnie zimno, więc jak dochodzi do takich sytuacji, to że ciekawe. Jest, jest zawsze zimno. Ja naprawdę? To, a zawsze mi jest zimno, jak przychodzi, jak jest 30 stopni na zewnątrz, to ja w końcu mówię, że to jest właśnie moja temperatura. Natomiast dzięki temu rzeczywiście takie gorące temperatury jestem w stanie dosyć dobrze znieść, ale byłam świadkiem kilkukrotnie, kiedy samochód nagle, wiesz, patrzy, a on jedzie bezwładnie i się okazało, że kolega w tym aucie zemdlał, bo po prostu się zagotował. I co, to się skończyło wypadkiem? Wiesz co, szczęśliwie na torach, no to oni właściwie startowali, tak? To się na szczęście nigdy nie stało w momencie, kiedy driftował i podczas jazdy, tylko najczęściej to było na starcie, więc po prostu ruszył, a potem ten samochód bezwładnie sobie jechał 2 na godzinę, więc on się zatrzymywał albo na jakimś nasypie, albo na jakiejś trawie. Albo w kamyczkach, więc tory jest o tyle bezpieczny, że możesz sobie pozwolić na to, żeby tam... Żeby sobie zasnąć. Żeby sobie zasnąć, dokładnie. Idę tak. Idę sobie pospać tak, na torze. Tak, trochę wiesz, odcięło sobie. No ale nie są to na pewno przyjemne sytuacje. Chciałem się zapytać, paznokcie ci nie przeszkadzają w prowadzeniu? W ogóle. Tak? Nie, okay. W ogóle. Ani w prowadzeniu, jeszcze w prowadzeniu to pół biedy, tak? Ale przede wszystkim ja dużo pracuję w warsztacie samochodowym. Uwielbiam. Nie uważam się za wielką specjalistkę, ale jestem świetną asystentką. I mam wręcz jakiś taki fetysz rozkręcania i skręcania, naprawdę to uwielbiam. I absolutnie, no przede wszystkim moje paznokcie to wierz mi, że są całkiem krótkie w porównaniu do tego, co dziewczyny potrafią tak. mieć i robić w warsztacie. Ale wy dziewczyny jesteście cudowne, żeby się podobać, potraficie tyle ścierpieć. To jest niesamowite. To jest, ja nie wiem, czy to jest cierpienie, to jest generalnie też taka, wiesz, fajna estetyka. Ja na przykład uwielbiam, jak ręce na kierownicy z tymi paznokciami, szczególnie fuksjowymi albo czerwonymi. To jest też jakaś taka identyfikacja, no bo wiesz, naszym kolorem jest fuksja. Wiem. Więc my mamy wszystko fuksjowe. A już się do tego przyzwyczaiłaś? Bo tak. Wiem, że na początku były lekkie problemy. Tak. Były duże problemy, nawet nie lekkie. Pierwszy mój odruch w ogóle, jak ja się dowiedziałam, że Mariusz, mój partner i szef mojego teamu... Takiego deala tutaj podpisał. Tak, chcę zrobić, żebym jeździła samochodem różowym. To w ogóle był pierwszy mój odruch i tutaj wypikaj, chyba ochujałeś. Okay. Natomiast, wiesz, no generalnie różowy kolor nie kojarzył mi się ze mną, ponieważ ja byłam zawsze po Matwizie, informatyce, sztuki walki, motoryzacja, brunetka, więc wiesz, taka silna baba. No a różowy kojarzył mi się z taką eteryczną blondynką, którą absolutnie ja nie byłam. No i jak Mariusz powiedział, że będę jeździła różowym samochodem, to absolutnie powiedziałam, że to ostatnia rzecz, która się wydarzy w moim życiu. Natomiast on przyszedł i mówi, Karola, nie będziesz jeździła różowym, tylko będziesz jeździła magentą. Ale ci sprzedał taki, to. Tak, taki dobry kolor, a dlaczego? Dlatego, że wiesz, ja jestem pierwszą kobietą, która jeździ w driftingu, która zaczęła w Polsce jeździć w driftingu i jak my zakładamy kaski, jak wsiadamy do samochodu, no to tam nie widzisz, kto jedzie, tak? Czy jedzie kobieta, czy jedzie mężczyzna, czy jedzie dziecko, czy osoba starsza.
bo to drifting, w driftingu to mamy naprawdę przeróżne osobowości, włącznie z osobami, które mają, nie mają rąk, jak Bartuś, no tak, Ostałowski, tak, więc to są po prostu fenomeny. No i wiesz, i nie widać, kto tam jedzie, a jeżeli będziemy mieli fuksjowy samochód, no to wtedy ten samochód będzie się wyróżniał i najprawdopodobniej ludzie będą kojarzyli z kobietą. Co ciekawe, dzisiaj już też paru mężczyzn ma fuksjowe auta, więc... No, uważam, że to akurat spoko całkiem. Spoko, przynajmniej takie wychodzenie trochę ze standardów. Tak. A jak to jest teraz z tym byciem kobietą w tym sporcie, który się, powiedzmy, gdzieś tam jeszcze chyba kojarzy za trochę męski, ale to faktycznie ma jeszcze znaczenie takie duże, czy jak to jest? A, wiesz co, to jest zawsze takie, dzisiaj to jest dosyć trudne pytanie, bo te 20 lat temu, kiedy zaczynałam, to miało ogromne znaczenie, ponieważ jednak i stereotypy były dosyć mocne i jednak na mnie się wylewał dosyć duży hejt. Byłam pod dużą obserwacją na zasadzie, co baba potrafi zrobić w tym samochodzie. Nie wybaczano mi błędów, musiałam wygrywać, żeby uznano, że w ogóle potrafię jeździć, więc rzeczywiście musiałam pokazać dużo, dużo więcej, żeby zaczęto mnie szanować. Dzisiaj jest coraz więcej kobiet, które driftują, coraz więcej kobiet, które pokazują, że są naprawdę świetnymi zawodnikami, płeć tu nie ma znaczenia. Natomiast no, jeszcze cały czas tych kobiet jest na tyle mało, że jednak te kobiety są pod jakąś obserwacją, są poddane krytyce, no i panowie mają problem, żeby z nimi startować, żeby z nimi walczyć, tak? Bo drifting to walka. A czy kobieta też na swój sposób nie ma pewnej przewagi, bo na przykład zakładam, że mniej ważycie, no to jest walka o kilogramy zbędne, chyba jest bardzo duża w tym sporcie. Nie ma aż takiego dużego znaczenia. Nie ma aż takiego dużego znaczenia. Okay. Ona walka o kilogramy bardziej wyściga, okay. Dokładnie. Natomiast w przypadku driftingu, wiesz, my mamy 1000 koni mechanicznych. Naprawdę to nie ma zbyt dużego znaczenia, czy my tam mamy 10 kilo, czy 20 kilo więcej. Włącznie z tym, że często nawet dociążamy różne elementy, żeby lepiej wyważyć samochód. Więc absolutnie, jeżeli chodzi o kwestię wagi, to nie ma znaczenia. To jaką przewagę mogą mieć kobiety, jaką przewagę mogą mieć mężczyźni? Przewagę, jaką mają kobiety, to przede wszystkim... Słyszałem, że seks mogą uprawiać wcześniej przed... Tak, to tak, absolutnie, nawet wskazane. Tak? Dobrze się rozluźniają i nabierają dobrego humoru. Najczęściej rano, tak wie, żeby się rozluźnić, potem żeby pojechały sobie na trening i na zawody. Więc tu absolutnie tak. Plusik dla kobiet. Tak, absolutnie tak, bo mężczyźni to im, wiesz, testosteron spada, się rozluźniają i już po prostu już nie to. Do niczego nie nadają. Do niczego się nie nadają. Tylko do spania. W buzie i tak, spać, tak, kurde. Tak. Wiesz co, uważam, że to, co kobiety, to znaczy przewaga kobiet, to jest taka, że mogą fajniejszy kontakt złapać z publicznością. Okay. Jakoś publiczność, wiesz, bardziej jest odważna do kobiet, podchodzi, nawiązuje kontakt i to jest super, nie? I dzięki temu są bardziej też zauważane i ludzie im kibicują lub nie. I tutaj właśnie zaczyna się lub nie. Mhm. Czyli właśnie więcej też jest tego hejtu, więcej krytyki niż panom, niż u panów. Kobietom się nie wybacza błędów. Ja wielokrotnie się z tym spotkałam, że jak ja popełniałam jakiś błąd, to nie umiałam jeździć, tak? Natomiast jeżeli panowie Baba za kółkiem, tak. A jeżeli panowie popełnili błąd, no to i się tłumaczyło, że opona się skończyła, że nie wiem, kolektor ma się rozszczelnił, whatever. Ale generalnie rzeczywiście panów się często tłumaczyło, czy zadawało pytanie, co się stało z samochodem, co tam się w ogóle wydarzyło. U mnie wydawano wyrok, tak? I do tej pory jest tak, że jeżeli coś się dzieje z moim samochodem, na przykład świetny był przykład ostatnio, testowaliśmy auto, mieliśmy jakieś problemy z samochodem i okazało się, że nasz kompresor tak mocno zasysa powietrze, że tam silikon, który był przy filtrze, zamykał ten silikon, no i w rezultacie dławił nam samochód. Więc wyrzuciliśmy ten silikon, zrobiliśmy na krótko stożek z kompresorem. No ale nie mieściło nam się to pod maską, więc spięliśmy to pasami transportowymi i auto wyglądało, jakby był po jakimś wypadku.
I ja testowałam dalej samochód. Ludzie, widząc taki samochód, tak wyglądający, nie zadali pytanie, co się stało i w ogóle dlaczego to auto tak wygląda, tylko od razu poszedł hejt, że Pilarczyk znowu przyjebała. Więc nawet mam taką rolkę, gdzie napisałam, zanim wydasz opinię, dowiedz się, bo niestety bardzo często się z tym spotykam, że ludzie komentują, wydają ocenę, natomiast kompletnie nie zbiorą informacji i nie dowiedzą się, co tam się wydarzyło. Wydaje mi się, że mężczyzn jednak się traktuje tutaj w tej materii lepiej, że jednak tutaj ludzie zaczną się dowiadywać, co tam się wydarzyło, dlaczego ten samochód tak wygląda i tak dalej, i tak dalej. A to Cię Karolina boli? Czy potrafisz czasami podejść, żeby Cię to na przykład śmieszyło? Teraz śmieszy bardziej. Śmieszy. Co prawda to zależy w jakich wypadkach, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o samochód, jeżeli mówimy o tą płaszczyznę, to raczej śmieszy. Oczywiście ja tam staram się też dyskutować z ludźmi, udowadniać im i pokazywać, że no, powinni pomyśleć, zanim się w ogóle wypowiedzą. Natomiast są też takie sfery, gdzie strasznie mnie to denerwuje. To są sfery najczęściej dotyczące pomagania, dotyczące kwestii takich delikatnych i charytatywnych, gdzie ja się bardzo mocno udzielam, szczególnie jeżeli chodzi o zwierzęta. I ludzie często, jak widzą mnie w schronisku, to też mówią, że o, teraz jest modne na pomaganie pieskom, to Pilarczyk wzięła się za pomaganie i sobie robi dobry PR. A tymczasem ja to robię całe życie. I to już mnie denerwuje, nie? No, a właśnie, wiesz co, jestem ciekawy, to jest bardzo ciekawy temat. Kurczę, jak właśnie grać z tym pomaganiem, bo ja mam wrażenie, że są pewne grupy ludzi, które załatwiają pewne, na przykład tak się mówi, tam jakieś dramaty życiowe czy coś, że wczoraj było danie dupy, dzisiaj już jesteśmy u piesków kurwa, patrzcie, moi kochani, dzisiaj kupujemy karmę dla tych. Tak. Jak to cholera jasna rozgraniczyć, żeby to... Kurde, wiesz co, nawet nie umiem dobrze zadać tego pytania, ale żeby z jednej strony to nie było właśnie na pokaz, a z drugiej strony też musi trochę być na pokaz, bo to też inspiruje innych ludzi. Właśnie, dokładnie to, co powiedziałeś. To znaczy, ja uważam, że wiesz, jak ty masz czyste sumienie, rób to i pokazuj, bo dokładnie to, co powiedziałeś, inspiruje ludzi. Ja na przykład wielokrotnie pokazuję ludziom, że pomaganie zwierzętom to nie tylko jest adoptowanie ich i płacenie na karmę, czy wpłaty na schronienie, nisko czy na fundację, ale to jest też wolontariat, to jest opiekowanie się tym zwierzętami, to jest wyprowadzanie ich, to jest socjalizacja. Jest dużo, dużo, dużo rzeczy, które możemy robić, nie wykładając złotówki, tylko poświęcając swój czas. I to na przykład dużo ludzi właśnie zaczyna ze mną jeździć do takich skroń. To jest dużo gorsze. Nie, nieprawda. To jest piękna emocja. Ale przyznasz, że ludzie często wolą właśnie zapłacić i mieć poczucie, niż to się prawda. Zaangażować w coś. To prawda. Znaczy, wiesz co, to jest tak, że wszystko zależy od grupy ludzi, bo rzeczywiście czasami niektórzy wolą zapłacić i po prostu odbębnić i powiedzieć, kurczę, jak jestem fajny, bo zapłaciłem. A są ludzie, którzy mówią, kurczę, no nie mam tych pieniędzy, ale chciałbym pomóc, tak? I właściwie, wiesz, są, jak wszędzie, są ludzie dobrzy i są ludzie źli, tak? I jeżeli... No, to nie, żeby to było takie proste. Najgorsze, że my, ci sami ludzie czasami są dobrzy, czasami są źli. Też. To jest trudne. Też, zgadzam się. I wiesz, natomiast ja bym chciała absolutnie, żeby jednak to pomaganie było takie czyste. Tak jak ty powiedziałeś, niestety nie zawsze jest. Ja nigdy nie zapomnę sytuacji, która po prostu mnie rzuciła o ścianę, kiedy byliśmy na wydarzeniu Serce dla Zwierząt, które mówiło właśnie o takich fajnych inicjatywach, fundacjach, które pomagają, które ratują, o fajnych firmach, które też robią dużo dla zwierząt. I była dziewczyna, tam jedna z influencerek. Oczywiście, wiesz, była ścianka, więc tam tych influencerek było bardzo dużo. No i później przyszedł do mnie kolega i mówi, że ma dla mnie zaproszenie na pokaz mody babki projektantki, która robi futra. Rzucił mi tutaj nazwiska. Ja tak patrzę na niego i mówię, ty chyba żartujesz, że ty mi oferujesz zaproszenie na pokaz mody kobiety, która promuje futra. No w ogóle, jak możesz w ogóle coś takiego mi proponować? Może sztuczne. A no niestety nie, naturalne i ona jest z tego znana. Natomiast stała koło mnie ta influencerka i mówi do niego, ale wiesz co, ja pójdę, ja bym wzięła, ja bym poszła. A ja tak patrzę na nią i mówię, ty, ale ona
promuje okrucieństwo wobec zwierząt. Jak możesz w ogóle chcieć tam pójść? O wiesz, Karolon, wiesz, dla mnie są ludzie ważniejsi. Ja mówię, to poczekaj, wróć. Ale co ma piernik do wiatraka, nie? I wiesz, i to było, widziałam, że absolutnie to było sztuczne. Ona się pojawiła tam, żeby, wiesz, pokazać, zrobić sobie dobre PR. Absolutnie te zwierzęta nie obchodziły. Faktycznie nienawidzę tego, zresztą bardzo często Mariusz właśnie nagrywa też takie rolki, gdzie przyjeżdża ze mną do schronisk i pokazuje, jak ja, wiesz, czyszczę boksy, czyszczę te kupy, czyszczę, wiesz, myję te psy, które są obsikane i mówi, i tak należy pomagać, a nie, wiesz, przyjdziesz, zrobisz sobie zdjęcia i powiesz, jak jesteś zajebisty, nie? Bo tak niestety w tym czasami świecie show biznesu to wygląda. Wygląda. No, ale nie tylko show biznesu, też nawet prywatnych ludzi, którzy mają swoją małą społeczność. No to prawda. Od kiedy ty nie jesz mięsa? I czy ktoś ci powiedział, że z punktu widzenia sportowego to nie jest dobry pomysł? Cały czas. Ja nie jem mięsa prawie całe życie, bo od 7 roku życia. Oj. Natomiast weganką jestem od jakichś 8-9 lat. I rzeczywiście non-stop słyszę, że to nie jest zdrowe, że dla sportowca to w ogóle jest głupi pomysł. Niedawno miałam bardzo długą dyskusję też z chłopakiem, który napisał mi cały elaborat, że to wcale nie jest zdrowe. A lekarze? Czy lekarze też się zdarzają, tacy, którzy mi mówią, że to nie jest zdrowe. Tylko ja mówię, słuchaj, ale ty mówisz teoretycznie, a ja mówię praktycznie. Ja 9 lat nie jem produktów odzwierzęcych, a jednocześnie mam bardzo dobre wyniki badań, bo robię regularnie te badania, raz albo dwa razy w roku. Uprawiam sporty i to takie, że mój nawet trener, który jest nazywany terrorystą, mówi, że to, co ja jestem w stanie wytrzymać i to, ile ja w stanie jestem zrobić, to on jest pełen szacunku, bo wielu facetów tyle nie wytrzymuje. Mam niesamowitą regenerację i ja mówię, ja mam doświadczenie. Ja testy robię na własnym... Ale może ty jesteś taka super urodzona, jakbyś jadła mięso, to jeszcze byś lepiej miała. No to idziemy dalej. Mamy Hamiltona, mamy Djokovicza, mamy wielu sportowców, którzy pokazują, że na diecie wegańskiej jest naprawdę świetna regeneracja i naprawdę można fantastycznie, człowiek się fantastycznie czuje. No i świetnym przykładem jest Mariusz, mój partner własny, który... Byk też nie je mięcha? Patrz na niego i on nie je mięsa. Pokazuję tutaj. Dupką, dupką, obróć dupkę. Okay, i zobacz, że on jest, on trenuje codziennie, on buduje mięśnie na siłowni. Już mnie bluzga, jak ja jeżdżę. Nie. Natomiast on, jak myśmy się poznali 14 lat temu, to on jadł mięso na śniadanie, obiad, kolację i to najlepiej jeszcze w surowej postaci. Okej. Tylko tatara. Tatary, steki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj... Nauczyłaś go. Nie je mięsa czerwonego, tak. Nie je w ogóle mięsa czerwonego, nie je też mięsa białego, bo nie je też drobiu. Lubi ryby, tak? Czyli ryby tak potrafi zjeść, ale jeżeli chodzi o mięso czerwone, to nie. Bardzo dobrze, bardzo zdrowo. Okej. Słuchaj, jeszcze tak szybko chciałem się Cię zapytać, jak Ty się zapatrujesz na youtuberów samochodowych i czy oni się dobrze przyczyniają do rozwoju motoryzacji i takich tematów przecież driftowych w Polsce? To zależy jacy. Na przykład bym o Buddę chciał się zapytać, bo z tego co wiem, to on też jest driftem bardzo mocno zainteresowany i chyba nawet chce być zawodnikiem. Tak, nawet wystartował już, on był zawodnikiem, więc natomiast no zrobił najpierw krok taki w stronę z zawodów, teraz trochę się wycofał, ale widzę, że trenuje, więc myślę, że chce wrócić. Trenuje. Tak, uważam, że Kamil robi świetną robotę, że pokazuje ten drifting, zakochuje ludzi, pokazuje drifting jako fantastyczną formę rozrywki. Jest niesamowicie też taki zawzięty w tym wszystkim, więc uważam, że akurat on fajną robotę robi. Nie ukrywam, że nie oglądam za często jego filmów. Kiedyś obejrzałam film, który mnie z kolei zraził trochę, bo akurat opowiadał o Lamborghini i pamiętam,
pamiętam taki fragment, kiedy opowiadał o spoilerze i opowiadał, ile to wszystko kosztuje, natomiast bardziej emanował pieniędzmi, a nie mówił, po co to, tak? No bo ja ci na przykład powiem, że okej, kosztuje to 150 tysięcy złotych, ale dlatego, że to jest z takich stopów, dlatego, że zrobili to tacy inżynierowie i tak dalej, i tak dalej. I to mnie bardziej interesuje, nie? Bo on wie już, co działa i wie, że niestety na ludzi działają proste rzeczy. Jedną z tych prostych rzeczy jest kasa. Kasa. No wiem, ale ja też patrzę po tym, jakie rzeczy się u mnie bardziej wyświetlają i nie zawsze takie, które bym chciał. Słuchaj, jeszcze tak, na sam koniec. Jak ty widzisz, co się może wydarzyć w driftingu za na przykład 10-20 lat? I tutaj posłużę się taką analogią, ponieważ ja uwielbiam, kocham skateboarding, deskorolkę. Aha. I po mnie tego nie widać, ale sam jeździłem z 20 parę lat temu. Pięknie. Jak kończyłem tą deskę, to mi się wydawało, że skateboarding nie ma nic do powiedzenia już więcej. Aktualnie dzisiaj dzieją się takie rzeczy w tym, no to jest dużo więcej niż sport, w tej kulturze, że ja po prostu nie mogę cały czas zebrać szczęki z ziemi. Zastanawiam się, co się może dziać takiego w driftingu za 20 lat, skoro to jest młody sport, więc cały czas ma potencjał do rozwoju. Super, to znaczy ja uważam, że drifting dostarcza tak cudownych emocji, że on będzie się rozwijał, a jednocześnie też często mnie ludzie pytają, dziennikarze pytają, czy ja bym driftowała elektrycznym samochodem, czy się przysiądę na elektryczny samochód. Ja mówię, że nie i na szczęście wierzę w to głęboko i jakby wszystkie znaki na ziemi pokazują, że przyszłość nie należy do elektryfikacji, nie? Że przyszłość będzie brr i będzie różnorodna przede wszystkim, bo będą, na pewno będą oczywiście inne napędy, ale będzie dużo takich alternatywnych, tak? Czy jakieś biopaliwa, czy jakieś hybrydy. Dzisiaj mamy na przykład, jeżeli mówimy o nasz samochód driftingowy, to my jeździmy na biopaliwie. My jesteśmy ekologiczni. My jeździmy na etanolu. No, więc absolutnie. Okay. I tak naprawdę, jeżeli byśmy mówili o ekologii, jeżeli mówilibyśmy o ekologii, to wszystkie samochody można przerobić na biopaliwo. Wszystkie. Więc w tym momencie zamiast wyrzucać te samochody, które stoją tutaj na parkingu, wyrzucać do śmieci, bo jest elektryfikacja i to jest zupełnie inna technologia, to byśmy przerobili to na biopaliwo i byśmy byli bardziej ekologiczni niż ten cały elektryk dzisiaj, tak? No, natomiast paliwo syntetyczne już, kochani. Natomiast paliwo syntetyczne, inne napędy, teraz nie wiem, czy widziałeś, że Toyota razem z Mazdą i Subaru nawiązali współpracę i będą też pracowali nad alternatywnymi napędami. Toyota od początku nie była za elektryfikacją, robiła hybrydy, ale nie, Ale z hybryd jest bardzo znana. Z hybryd jest bardzo znana, ale jednak w taką czystą elektryfikację nie idzie. Mało tego, robi kolejne V8-ki. Mało tego, też Chevrolety i Stany Zjednoczone i tam, gdzie ta motoryzacja jest bardzo mocno i kochają tą motoryzację, to gdzieś tam był taki moment, kiedy rzucili się też na samochody elektryczne i zrobili na przykład tego Mustanga czy Chevroleta Daytonę, tak? Chargera Daytonę i zrobili elektrycznego, ale na przykład Corvetta właśnie wypuściła 1000-konny nowy pojazd i powiedziała nie, my idziemy V8. Więc wierzę w to, że jednak ten cały jakiś zamęt, który był i to ten chaos, który nastąpił w przeciągu ostatnich lat, wraca już na dobrą ścieżkę. Chcę oczywiście, żeby dbać o przyrodę i żeby zastanowić się nad tym, ale robić to z głową, a nie po prostu rzucić się na to irracjonalnie, bo tak jak mówię, no, jak patrzę na to i analizuję, co się dzieje, to tam jest dużo niedociągnięć, dużo nieścisłości i na koniec dnia, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę, nie? A poza tym, proszę Państwa, jak już dojedziemy tą planetę, to znajdziemy sobie nowe. Chciałabyś się ścigać na Marsie? Nie. Nie? Nie, ja uważam, że mamy tak piękną planetę, tak piękną przyrodę, że dbajmy o nią, a nie niszczmy tej planety, naprawdę. No dobrze, niech będzie. Nie zgadzam się z Tobą. Ja bym to dojechał do zera i zjadł ciastko i szukał następne. Nie, no zobacz, te wszystkie piękne stworzenia zabierzesz.
piękne stworzenia zabierzesz. Będą następne, nie, nowe. Nie my wszystkie gatunki dojechaliśmy. Jeszcze byli inni. Meteoryty i takie wybuchy wulkanów. Karolina, dziękuję bardzo. Słuchaj, przepraszam cię za moją podłość. Dziękuję. Jeszcze raz dzisiaj się spóźniłem, dlatego proszę Państwa, niestety macie przykrótką rozmowę. No trudno. Czasami tak bywa. Jeździliśmy BM-ką piątką dzięki uprzejmości firmy Odkryj Auto. To była Karolina Pilarczyk, to był Wasz prowadzący Wini. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A jeżeli Wam się będzie podobało i będziecie chcieli więcej, to my możemy się umówić na kolejną rozmowę. Ja jestem otwarta na propozycję. Słuchaj, ja mam jeszcze jeden pomysł, ale to Ci powiem po wszystkim. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. ESO. 5 od Odkryj Auto. Śmigła bym mu się rozjebał. Proszę Państwa, podobno wszyscy żyją i wszystko jest okej, ale no nie widziałem jeszcze helikoptera, który leży bokiem na ziemi. No ale lepiej, żebym takich rzeczy nie widział.